kartkę ujrzał Jacek Wiśniewski. W końcówce tej części gry fani Górnika rzucili na trybunach petardem, co skłoniło arbitra Zbigniewa Urbańczyka do zakończenia pierwszej połowy. W drugiej jeden z garstki pseudokibiców Widzewa wykazał się nie lada desperacją, próbując zerwać jedną z wielu flag Górnika. Efekt: ogólne zamieszanie i niepotrzebny skandal. Kibiców prosimy o zachowanie spokoju i powrót do swoich sektorów. Jeszcze raz powtarzam, za takie zachowanie kibiców grozi kara finansowa nałożona na klub przez Polski Związek Piłkarski. Smudyn. Atak zespołu Zabrzańskiego. Niestety na boisku pojawiła się Raca. Ponownie szansa Matejko. 14 metrów od bramki, naprzeciwko niego Stolarczyk. Zatrzymana piłka przez obrońcę łódzkiego Widzewa.